Szykuje się elektryczna rewolucja w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto podpisało niedawno umowę na budowę kilku stacji ładowania samochodów elektrycznych. Stacje tak naprawdę powstają w celu zapewnienia zarówno możliwości ładowania mieszkańcom miasta, jak i w celu ładowania samochodów, które będą współdzielone przez mieszkańców w tak zwanym modelu carsharingowym. Chodzi o system podobny do tych stosowanych w przypadku rowerów miejskich, z tym, że zamiast jednośladów do dyspozycji mieszkańców i odwiedzających będą takie oto auta zasilane tylko i wyłącznie na prąd. Samochody elektryczne to raz, że nie zatruwają środowiska, a dwa, że więcej też zostanie aut tych naszych, tradycyjnych w garażu, bo mieszkańcy będą mogli wypożyczać i jeździć z jednego miejsca w drugie właśnie takim wypożyczonym samochodem, który de facto, jak wskazują eksperci, jest w przeciągu całego roku utrzymanie i korzystanie z takiego samochodu wyjdzie nam taniej. Ktoś pomyśli, że to pieśń dalekiej przyszłości. Nic bardziej mylnego. Projekt będzie realizowany praktycznie zaraz, natomiast stacje fizycznie powstaną dopiero po zbudowaniu przyłączy elektrycznych, także nie potrafimy określić precyzyjnie terminu. Maksymalny termin przewidziany to jest około 1,5 roku do uruchomienia stacji ładowania. Jeżeli chodzi o system carsharingowy, to taki pilotaż na kilku samochodach chcielibyśmy uruchomić już w tym roku. Skoro samochody w mieście będą rodem z XXI wieku, to i drogi powinny za nimi nadążyć. Miasto co roku inwestuje w remonty szlaków komunikacyjnych. W ostatnich miesiącach największą tego typu inwestycją był remont ulicy Mazowieckiej. To jest zupełnie nowa droga, bo była budowana tak naprawdę, można powiedzieć, od podstaw. Całe odwodnienie i podbudowa jest nowa, nawierzchnia, a oprócz tego dobudowaliśmy ścieżkę rowerową i chodniki nowe, także teraz mieszkańcy mogą bardzo komfortowo chodzić i jeździć po ulicy Mazowieckiej. Ulice Witczaka i Zdrojowa też przeszły niedawno gruntowne remonty, ale to nie koniec. Miasto już szykuje się do kolejnego etapu rozbudowy sieci dróg miejskich. W pierwszej kolejności chcemy modernizować drogi i rozbudowywać drogi, które prowadzą do terenów inwestycyjnych, bądź budować tam nowe drogi. To będzie ulica Rolnicza, kolejny etap, ale też droga towarowa tam na polu Moszczenica. Do tego dojdą jeszcze drogi, które do dziś nie doczekały się jeszcze nawierzchni z prawdziwego zdarzenia. Zwolnienia z podatku od nieruchomości spowodowały to, że coraz więcej domków buduje się w takich wysuniętych częściach miasta. I tam należy budować drogi. To m.in. Gołębia, w okolicy tam Zamłynie, czyli te, w których te domki najczęściej powstają. Dodając do tego bieżące naprawy nawierzchni, szykuje się prawdziwa drogowa jastrzębska ofensywa.